No i stało się. Minionej nocy pojawiła się aktualizacja, z którą dostęp do bety Counter-Strike 2 został przyznany niemalże każdemu. Jeśli tylko posiadasz rangę i konto ze statusem Prime oraz rozegrałeś większość matchmakingów w regionie, gdzie dostępna jest beta, to już od dzisiaj powinieneś móc cieszyć się dostępem do naszego nowego Counter-Strike'a 2, opartego na silniku Source 2. Wraz z aktualizacją do gry zawitała również odświeżona wersja mapy The Inferno, o której przeciekach można było usłyszeć już jakiś czas temu. Osobiście jestem zwolennikiem starej wersji tej mapy ze względu chociażby na samą jej kolorystykę, aczkolwiek ta nowa wersja również wygląda bardzo dobrze. A jakie są wasze odczucia odnośnie nowego Inferno? Daj koniecznie znać w komentarzu pod filmem. Dodatkowo z filmu opublikowanego przez deweloperów gry możemy dowiedzieć się, że w Counter-Strike 2 długość jednej połowy zostanie zmieniona do 12 rund, a co za tym idzie, cały mecz będzie trwać zaledwie 24 rundy, czyli o 6 mniej niż ma to miejsce w Counter-Strike Global Offensive. Natomiast w końcu zostają wprowadzone dogrywki w przypadku remisu, które potrwają 6 rund i będą one obowiązywać również na najbardziej prestiżowych turniejach rangi Major. Zmianie również ulegną rangi, które w Counter-Strike 2 będą podzielone na poszczególne mapy, jak i również regiony. To znaczy, że na Vertigo możecie mieć na przykład Globala, a na Mirage zaledwie Silvera. Rozgrywając mecze w trybie Premier będziecie mogli zdobywać punkty w waszym rankingu sezonowym i piąć się coraz wyżej w klasyfikacjach wśród znajomych, o ile ich masz, regionalnych, jak i również tych na całym świecie. Szczerze, jestem naprawdę podekscytowany tym, co aktualnie dzieje się z Counter-Strike'em i mimo widzieć, że gra, w którą gram od dzieciaka i która dała mi w życiu naprawdę bardzo dużo, po latach zaniedbywania ze strony twórców w końcu wstaje z kolan. Chociaż patrząc po wynikach i ciągle bitych rekordach graczy, ciężko powiedzieć, czy faktycznie kiedyś CSGO na tych kolanach był. To pozostawiam do waszej oceny. Dla osób, które dotrwały do końca, mam konkurs na tego skina do CS2, a jedyne co trzeba zrobić, żeby go wygrać, to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, a w komentarzu napisać jakieś swoje odczucie odnośnie nowego Counter-Strike'a. Koniecznie udostępnij film jakiemuś znajomemu, który również interesuje się CS-em, a ode mnie to tyle i do usłyszenia.